Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy tuż przed konferencją MMA VIP 4. Jest ze mną Bonus BGC. Cześć, witam cię serdecznie. Witam, siemanko, cześć, cześć. Bonus, powiedz mi, co ty tutaj robisz? Wiesz co, szykuje się waleczka na MMA VIP 4 25 lutego. Jestem tutaj na pierwszej konferencji i tyle, robimy to. Z fejmu do MMA VIP, czy to była trafna propozycja? Fejlika, bo wiesz, no najpierw był, wiadomo, fame był, high league, nie zdradzam tutaj, wiadomo, tajemnic kontraktowych. Jestem tutaj dzisiaj na MMA VIP, robię walkę, no i tyle, nie? I jest fajnie, i super. Musi to być bardzo intratna propozycja. Wiesz co, czy intrafna? No na pewno bardzo dobra, dlatego tutaj jestem i fajnie, że tutaj jestem. Lubię tutaj właścicieli, czy tam Darka Najmana. Wiesz, prywatnie są mega w porządku i do mnie, więc zgodziłem się jak najbardziej tutaj przyjechać i jestem, robimy to. Za tobą małe pasmo niepowodzeń, ostatnia walka nieudana, poprzednia też na punchdownie. Mhm. Powiedz mi, długo podnosiłeś się? Wiesz co, no na tym punchdownie to wiesz, no to była moja wygrana, to wiesz, kibice widzieli, wszyscy widzieli, ja sam wiedziałem, że wygrałem to. No niestety decyzja sędziów taka jaka była, ale mówię, z punchdownem nie chcę mieć już nic wspólnego po ostatniej tragedii, która spotkała mojego przyjaciela świętej pamięci Walusia. No niestety, no szkoda, no nie powinno to się zdarzyć w ogóle, ale no to jest ryzyko niestety tego sportu, tego wszystkiego, no. I tyle. A tutaj jestem, mówię, dogadaliśmy kwestie finansowe. Po nowym roku zacząłem treningi, więc od niedawna jestem tak naprawdę w treningu. No i robimy to 25 lutego, wchodzę, robię swoje, zamyka się oktagon i będzie dobrze. Znasz już przeciwnika? Wiesz co, przeciwnika znam, niedługo już się wszyscy dowiedzą, z kim będę walczył. Za chwileczkę, niedługo już jest pierwsza konferencja prasowa, więc no każdy już się dowie, nie? Pewnie ten wywiad będzie później puszczony, nie chciałbym teraz już zdradzać tego nazwiska, ale mówię, jak będzie już wszystko tak zaklepane na 100%, że tam usiądziemy na tej konferencji, zrobimy swoje, no i super, fajnie. Ja się cieszę. Jestem wypożyczony tutaj z High League'a na tą walkę MMA VIP 4 i fajnie, cieszę się, że tutaj jestem, nie? Czyli doszło do wypożyczenia, tak, no zawodnika. Tak, nie jesteś jakby na stałe w MMA VIP, się nie przynosisz? Nie, wiesz, ja jestem ogólnie otwarty na różne federacje, więc mówię, ja się cieszę, że chłopacy mnie tutaj wypożyczyli, że mam możliwość też zarobku, no bo wiadomo, no, jeżeli nie planują mnie na galę numer 2, która jest w Krakowie, no to gdzieś no coś trzeba robić po prostu, no nie można bezczynnie po prostu siedzieć i czekać, tylko po prostu no fajnie, że tutaj Darek z Najmanem się tutaj do mnie odezwali i zaproponowali, że można coś zrobić właśnie w lutym, nie? Wróćmy do twojego przeciwnika, czy to jest postać znana z social mediów, z freak fightów? Wiesz co, z tego co wiem, to nigdy nie występował w oktagonie, to jest debiutant. Znany z telewizji, z tego co wiem, no ale mówię, no nie będę zdradzał tutaj szczegółów, dowiecie troszeczkę. Się już niebawem, nie? No nie, no imienia, nazwiska nie powiem, nie? Więc, no to telewizja więc... mniej więcej, które no pasmo? Google Box TV. A, no to grubo. No grubo, zależy dla kogo. Duzi panowie? Wiesz co, wydaje mi się, że moich rozmiarów jest chłopak, nie? Więc na pewno nie jest większy ode mnie. Już też bacznie patrzę na te propozycje, bo też nie chciał tak jakby jak ostatnio z przeciwnikiem, który jest na przykład dużo cięższy, ma dużo lepsze warunki fizyczne, nawet jak tyle nie trenował co ja, no ciężko mi było tam pokonać ten zasięg po prostu, nie? Bo te 1,93 m, co miał mój ostatni przeciwnik i ten zasięg tych rąk, ramion i tak dalej, ciężko mi było po prostu dojść, nie? I no mówię, moja wina, że po prostu wyszło jak wyszło, bo byłem bardzo dobrze przygotowany i kondycyjnie byłem dużo lepszy od niego. Sami widzieliście, jak to wyglądało, tylko po prostu, no nie wiem, wygrywałem, że myślałem, że wygrywam tą walkę, no i w trzeciej rundzie po prostu no, nie zadawałem ciosów, no i jakby to powiedzieć, na własne życzenie przegrałem ten pojedynek, nie? Czy to nie jest tak może troszeczkę, że za bardzo chciałeś wygrać, brakowało dystansu? No tak, bo wiesz co, no te moje walki, wygląda to w ten sposób, że na mnie jest nakładana dodatkowa presja, że ja muszę, nie? Że ja muszę, ja wchodzę, ja wygrywam, ja jestem dobrze przygotowany, wiesz, no dużo ćwiczę, trenuję, no ale wchodzę do tego oktagonu i po prostu, no kurczę,
no nie wiem, coś po prostu nie gra, teraz po prostu od tej walki, która teraz będzie, zupełnie mam taki luz totalny na to, nie? Wziąłem sobie wszystko do serca i tak naprawdę, wiesz, ja już nic nie muszę, nie? Bo wcześniej było tak, bonus musisz i tak dalej, wchodzisz tam, wiesz, pierwsza runda i KO i koniec i tego, nie? I potem ja za dużo miałem tej presji, a teraz po prostu z takim nastawieniem, że wchodzę, robię swoje, i wiesz, i myślę, że pierwszy raz z takim nastawieniem wchodzę z taką typowo chłodną głową, że nic nie muszę, dlatego myślę, że będzie ta wygrana w końcu, nie? Że przeciwnik jednak będzie leżał. No zobaczymy, jak będzie, wiesz, no tu nie ma nigdy 100%, bo to jest różnie, jakiś lucky punch i tak dalej, no wszystko się zdarza, tak? To są sporty walki i tyle, nie? Ja wykonuję swoją pracę, ja też to bardzo lubię, kocham to, dlatego też to robię, nie musiałbym tego robić, ale po prostu, no kocham sporty walki, postawiłem wszystko na jedną kartę i tak naprawdę, no tylko i wyłącznie tym się zajmuję, wiadomo, tam mam swoje biznesy i tak dalej, no ale wiesz, jakbym pracował po 8 godzin dziennie gdzieś tam na magazynie przykładowo, no to nie byłbym w stanie trenować, na pewno by mi się nie chciało ćwiczyć, chodzić na siłownię czy na matę i tak dalej. Dlatego mówię, postanowiłem, że zajmę się dalej sportem. Jeszcze nie jestem taki stary, na jakiego wyglądam, mam 32 lata, więc myślę, że jeszcze kilka lat mogę coś tam zawojować, nie? Spokojnie, możesz, ja trzymam kciuki za twoją karierę sportową. Wracając do twojego przeciwnika, raz jeszcze, czy to jest taka osoba, która też przeszła tak spektakularną metamorfozę jak ty, jeżeli chodzi o wagę? Wiesz co, nie wiem totalnie, bo nie interesuję się tym, wiesz, nie przeglądałem, tylko wiesz, zobaczyłem profil, wiem jak wygląda i tyle, nawet nie wiem dokładnie jaki ma wzrost, nie wiem jaką ma wagę, ale z tego co widzę właśnie, no nie jest większy ode mnie, nie, więc pierwszy raz od dawna po prostu mam takiego przeciwnika, który jest trochę nawet mniejszy ode mnie, jeżeli chodzi o wagę, tak mi się wydaje wizualnie, bo mówię, no był ten Najman, no tak ludzie tak na niego mówią i tak dalej, ale chłopiec duży, wielki, nie jeden by z nim nie wyszedł, no wiesz, no ma siłę w tych ciosach, jak tam leżałem w tym parterze, to czułem, nie? Nie jeden już by dawno odklepał, albo by się poddał, a ja przyjmowałem te bomby, była walka podniesiona do góry i po prostu no dostałem strzała na szczękę i upadłem, nie? No tak to wygląda, to jest sport, wiesz, no ja teraz do tego podchodzę, że ja już nic nie muszę, tak? Ja teraz wchodzę i po prostu robię swoje i mam nadzieję, że ta pasa sukcesów dopiero do mnie, tak, przede mną, dokładnie. Tego ci życzę, żeby sukcesy toczyły się jeden za drugim. Dziękuję serdecznie za rozmowę dzięki. Na konferencji dowiemy się, mam nadzieję, kto będzie twoim przeciwnikiem. No tak, już niebawem będziecie wszyscy wiedzieli, więc kibicujcie mi, oglądajcie i oczywiście kupujcie pay-per-view z linku Łazarskiego Gladiatora. Pozdrawiam wszystkich, całą Polskę, waszą telewizję. No i co? I widzimy się 25 lutego na MMA VIP 4. Elo! Dziękuję bardzo, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka i bonus BGC. Wiadomo, pozdro 600 na rejonie. Yo!